Stadniście jezoro, stadniście las, stadniście kaszę, bebłę łają nas. Stadniście jezoro, stadniście las, kaszę, bebłę łają nas. Stadniście jezoro, stadniście las, stadniście kaszę, bebłę łają nas. Stadniście jezoro, stadniście las, kaszę, bebłę łają nas. Pierwsi ludzie na Pomorzu zjawili się mniej więcej 10 tysięcy lat temu. Były to plemiona koczujące, zbieraczy, łowców, rybaków. Później, w okresie bliższym nam, w epoce brązu, Pomorze znalazło się w obrębie oddziaływania kultury łużyckiej. Jeszcze później, w epoce żelaza, społeczność tutejsza w znacznym stopniu przeszła do rolnictwa, była społecznością osiadłą. Rozwinięta była hodowla, wysoko wyspecjalizowane garncarstwo. Okres prosperity zostaje przerwany najazdem skandynawskich gotów przybyłych tutaj w pierwszym mniej więcej wieku naszej ery. Ich pobyt na ziemiach pomorskich nie był długi, po mniej więcej 200 latach zniknęli, wchłonięci, wtopieni przez ludność miejscową. Pozostały po nich pamiątki archeologiczne w Odrach, gdzie jesteśmy, i w kilku innych miejscach na Pomorzu. Miejsca kultu grzebalnego, kręgi kamienne z kurhanami, informujące o praktykach grzebalnych, o praktykach rytualnych gotów. Później przez kolejne lata następuje dalszy rozwój kultury pomorskiej. Zaczynają zarastać liczbowo grody. Miejscowa ludność zajmuje się rolnictwem. Nadal istnieje handel z Rzymem. W tym czasie, w X mniej więcej wieku, najznaczniejszym grodem na ziemiach pomorskich jest Gdańsk. Plemiona Pomorza Zachodniego podporządkowane zostały Mieszkowi w latach 60. i 70. X wieku. Jest wszakże niewątpliwe, że kroniki XI-wieczne pokazują Pomorze jako organizm samodzielny. Wojny prowadzone przez Bolesława Krzywoustego wiodą do podporządkowania Pomorza. W tym okresie na Pomorzu zaprowadzane jest stopniowo chrześcijaństwo. Po śmierci Krzywoustego związki z Polską słabną. Pomorze Zachodnie staje się celem najazdu Saksończyków i Duńczyków. A od XIII wieku rozpoczyna się szybki wzrost osadnictwa niemieckiego. Miasta i klasztory są w znacznym stopniu niemieckie lub po prostu tworzone są przez przybyszów z krajów niemieckich. Zagrożenie brandenburskie skłania do zbliżenia z Polską. Bogusław V, jeden z książąt pomorskich, poślubił córkę Kazimierza Wielkiego. Uznał się także lennikiem Kazimierza, potem Władysława Jagiełły. Po bezpotomnej śmierci Mściwoja II, kolejnego z władców, znacznych władców pomorskich, państwo to, Pomorze Gdańskie, przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo króla polskiego. Testamentem Estwina jest ono oddane Przemysłowi II. Na początku XIV stulecia Pomorze Gdańskie zajęte zostało przez krzyżaków. Przez okres około 100 lat było ono krzyżackie. W połowie XV stulecia Kazimierz Jagiellończyk włączył je do Polski i od tej pory pod nazwą Prusy Królewskie należało do korony. Bardzo istotne znaczenie dla procesów ludnościowych na Pomorzu miało wprowadzenie w latach 30. XVI stulecia reformacji i protestantyzmu na Pomorzu Zachodnim. Śmierć ostatniego władcy pomorskiego, Bogusława XIV, w 1648 roku zakończyła okres autonomii czy niezależności Pomorza Zachodniego.
Od tej pory, aż do 1945 roku, pozostawało w obrębie oddziaływania języka niemieckiego i kultury niemieckiej i kościoła protestanckiego. Kontakt z polszczyzną sprzyjał rozwojowi kaszubszczyzny, ale stanowił też czynnik zagrażający. Historycznie jednak rzecz biorąc, większym czynnikiem zagrażającym była niemczyzna. Widać to po rozwoju kaszubszczyzny w okolicach Bytowa i Człuchowa. Zagrożenie niemczyzną zdecydowanie aktywizowało Kaszubów do rozwoju swojej mowy i swojej kultury. W XIX wieku cała Europa wstrząsana jest ruchami narodowymi i etnicznymi. Także na Kaszubach pojawili się budziciele kaszubskiej świadomości. Znacznie żywszy oddźwięk znalazło to na Pomorzu Gdańskim. Fenomenem w kulturze kaszubskiej jest literatura pisana w języku naszym rodzimym. Literaturę tę zapoczątkował 140 lat temu, w okresie Wiosny Ludów, dr Florian Cejnowa. Potem działał i tworzył dr Aleksander Majkowski, który jest autorem arcydzieła literatury kaszubskiej Rzece i przygody Remusa. Jednym z pierwszych poetów kaszubskich był Hieronim Jarosz Derdowski, rodem z Wiela, który napisał epopeję kaszubską o panu Czorlińskim co do Płycka Pesece Jachu. Zakończenie I wojny światowej przywróciło podział Pomorza sprzed czasu rozbiorów. Pomorze Zachodnie znajdowało się w obrębie oddziaływania kultury niemieckiej, języka niemieckiego i protestantyzmu. Pomorze Gdańskie było katolickie i pod dużym wpływem języka polskiego i kultury polskiej. To jest ta wielka historia faktów, procesów. Oprócz niej jest i ludowa wersja, znacznie mniej oficjalna, czy zupełnie nieoficjalna wersja, zmitologizowana. Kiedy Pan Bóg ziemię stworzył i u kwiaty rosły na niej, tedy ręce swoje złożył, patrzył z nieba cechły na nie. Patrzył na to, co on zrobił i co w sercu swoim cesił. Każdy anioł tedy spiesił, wszechmocnego głos nasłowił. Leno jeden stoił cechły, zakrył lica swoje blady. Pan Bóg uzdrzał jego diady i sopity. Czy co lechłe? Na to anioł miłosyrny, bo to jego imię. Zdrzile błeże na tę ziemię, czym było stać imierny? Przedkłes dobrze wepłe sarzeł, ale tam, gdzie kasze w stronę, same piuchy, same guny. Wybacz, żem se na te skarził. Pan Bóg widzeł, że tak było. Żel mu kasze by było srodze. Łebyć na tej skrzynci spłedze, czy co jeszcze całe stawiło. Wszystko, co tam leży na dnie, wsiści złota, diamente i ten żółty bursztyn rżnioty, niech to na tę ziemię spadnie. Rzekł i stroił piuchę płowi. Młodrych górów pasy dłydzi, jezur perłę, młodry strudzi i w tom łeże bursztynowy. Błego dech co wydawało tereny piokniejszym krajem. Bez to jadam łewim rajem, ziemia ta so nazywała.